Warszawa nadaje. Dzień dobry, kłania się Państwu Wojciech Tymowski, gospodarz podcastu Warszawa nadaje, przygotowywanego przez dziennikarzy Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl. To już trzeci odcinek naszego podcastu. W pierwszym wybraliśmy się na Nowy Świat, w drugim odwiedziliśmy Stare Powązki, a tym razem wyprawiamy się w podróż w czasie do Warszawy lat 80. i historii opowiadanych w filmie Hiacynt, który miesiąc temu miał premierę. Przypomnę, że akcja Hiacynt to była ponura operacja PRL-owskich władz wymierzona w środowiska homoseksualne. Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy LGBT. Do opowieści o klimacie z czasów tej mrocznej akcji i do wędrówki po gejowskich miejscach PRL-owskiej Warszawy nasz dziennikarz Wojciech Karpieszuk zaprosił Remigiusza Ryzińskiego, autora reporterskich książek o życiu gejów w Polsce. Polecam wysłuchanie zapisu dźwiękowego z tej wędrówki, bo to miejscami wyprawa do zupełnie nieznanego świata, dlatego że ukrywanego zarówno przez bohaterów tej opowieści, jak i wymazywanego z oficjalnego dyskursu. Następnie o tej prawdziwej, a nie filmowej akcji Hiacynt opowie nasz gość w studio Krzysztof Tomasik, autor m.in. książki Homobiografie. Na zakończenie swój felieton o tym, że takie operacje jak akcja Hiacynt to nie tylko nasz polski wynalazek, odczyta Maj Kurbaniak. No więc czas zacząć naszą wyprawę do gejowskiej Warszawy lat 80. Żeby się nie zgubić, proszę się trzymać Wojciecha Karpieszuka i Remigiusza Ryzińskiego. Z ulicy Stolicy. Dzisiaj jesteśmy na Placu Trzech Krzyży, chociaż dla potrzeb tej opowieści powinienem chyba nazwać ten plac po prostu Krzyżykami. Można. To swego czasu było Zagłębie, centrum gejowskiego życia Warszawy, choć też pewnie nikt wtedy nie mówił o gejach, akronimu LGBT na pewno nie znano. Mówiono homoseksualiści, bedały, cioty. Dzisiaj przeniesiemy się do Warszawy, której w zasadzie już nie ma, bo większość z tych miejsc, które odwiedzimy podczas spaceru, już nie istnieje. Zostały gdzieś w pamięci, rzadziej są opisane. Naszym przewodnikiem podczas tego spaceru będzie pisarz, tłumacz, reportażysta Remigiusz Ryziński. W grudniu nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się twoja najnowsza książka Hiacynt PRL wobec homoseksualistów. Dzisiaj będziemy właśnie rozmawiali o operacji Hiacynt, masowej inwigilacji homoseksualistów w końcówce PRL-u. Ale zanim rozpoczniemy nasz spacer, powiedzmy, dlaczego Zagłębie? Co tutaj się znajdowało? Jesteśmy przed jedną z sieciowych kawiarni. Tak. Jest listopadowe popołudnie, godziny szczytu, ruch coraz większy, spacerowiczów niewielu, mamy szczęście do pogody. Prawda. I dlaczego tutaj stoimy? Ja nie wiem, czy ja bym użył słowa Zagłębie. Ja w różnych książkach opisywałem to miejsce, bo ono jest miejscem kultowym, zawsze było. I ono wraca rzeczywiście jak bumerang, ale taki szczęśliwy bumerang. Każda historia dotycząca przeszłości homoseksualizmu w Polsce, w Warszawie zwłaszcza oczywiście, zaczyna się od tego miejsca. Ono jest centrum świata dla wielu osób, było centrum świata dla wielu osób. Plac Trzech Krzyży czy Krzyżyki, czasem nazywane po prostu miejscem albo tam. No po prostu takimi sformułowaniami, które były jednoznaczne dla wszystkich czy dla większości osób, których ono dotyczyło. W pewnym sensie to był taki slogan, którym mogli mężczyźni homoseksualni, geje, rozpoznawać się na przykład w tak zwanym towarzystwie, tak jak w Stanach Zjednoczonych. To właściwie wszystko, o czym będziemy dzisiaj, wydaje mi się, opowiadać, mówić, wynika z bardzo silnie ugruntowanej tendencji do tego, żeby brać świat, jakim jest, ale robić w nim wyrwy. Żeby go jakoś, tak jak dzisiaj mówimy, queerować, żeby z nim sobie radzić. A radzić sobie można z nim przede wszystkim właśnie na poziomie językowym, na poziomie słowotwórczym, na poziomie relacji. To zawsze będzie jakaś wyrwa w tych okowach, które dotyczą środowiska, czy dotyczą jakiejś grupy ludzi, grupy szczególnie narażonej albo stygmatyzowanej. Grzybek stał w miejscu, w którym jest dzisiaj azjatycka kuchnia. Chyba dokładnie, środku. Gdzie jest ten tak, mniej więcej tak. Świecie, to znaczy, tak? Wiesz, ja nie pamiętam. Ja też nie pamiętam Grzybka. Nie widziałem go nigdy na oczy, ale byłem tu wielokrotnie przyprowadzany przez wielu moich bohaterów, ponieważ każdy zaczyna swoją opowieść
od tego miejsca, a przede wszystkim przez najstarszą drag queen, legendę polskiego dragu, czyli Lulę, która jeszcze przy okazji pisania Foucault zabrała mi latem na wspaniały i wyczerpujący zarazem spacer, gdzie zawiesiłem jej na szyi dyktafon i po prostu ja z aparatem i ona opowiadająca, właśnie wskazująca, a tu było to, a tu było tamto. To było oczywiście fantastyczne. To kawał mnie historii tego miasta. Absolutnie przebudziło, to mnie uświadomiło, pokazało mi świat, który z jednej strony jest zupełnie na zewnątrz, a z drugiej strony jest ukryty i w jakimś sensie transparentny, czyli patrzysz na coś i nie wiesz, co to jest. To tu jest, to stoi, ale tak naprawdę znaczenie tego dla ludzi, niektórych, wielu ludzi, innych ludzi jest zupełnie inne, odmienne i zupełnie fantastyczne. No krzyżyki to generalnie nie tylko oczywiście grzybek, czyli pisuar, ale też knajpy, które się tutaj znajdują, park, który się tu znajduje. Ulicy. Knajpy, które się znajdowały w zasadzie. Znajdowały, prawda? Oczywiście. Bo tych knajp już nie ma. Są miejsca po nich. Tutaj, gdzie jest ta sieciówka, była antyczna. Zgadza się. Antyczna. Trzy kawiarnie warszawskie na A, tak zwane kawiarnie na A właśnie, czyli antyczna Alhambra i Ambasador, to były miejsca, jak mówiły teczki esbeckie, które omawiam w książce o Hiacyncie, miejsca grupowania się tego rodzaju ludzi. To znaczy geje, mężczyźni, nie tylko geje, mężczyźni szukający czy chcący, po prostu pragnący spotkać, zapoznać się z innymi, spotykali się w tych miejscach, bardzo je sobie chwalili, były to miejsca kultowe, nikt nikomu nie przeszkadzał, obsługa była, no właśnie nie lubię słowa akceptująca, no ale niech będzie, że akceptująca, nie zauważająca, nie robiąca problemu. Panie były zazwyczaj bardzo miłe, roześmiane, wiedziały oczywiście, z kim mają do czynienia, wiedziały, dlaczego to wygląda w taki sposób, w jaki wygląda ten język, dlaczego tak brzmi te gesty. To wszystko było okej. Okay. Tutaj nikt nikomu nie robił pod górkę. Gdzieś można by było powiedzieć, że to były miejsca gay-friendly. To zdecydowanie były miejsca gay-friendly. No może dla młodszych słuchaczy trzeba pierwsze zdanie powiedzieć wyjaśniające. Życie nocne zaczynało się w PRL-u wczesnym popołudniem. Często tuż po 12, a już na pewno w godzinach końca pracy, 14, 16, to już był czas, w którym można było pójść na kieliszek. Czasem było zupełnie absurdalnie z punktu widzenia dzisiejszych norm, czyli przed pracą można było się napić. Różnie to wyglądało, oczywiście nie każdy pił wówczas, ale była taka moda, taka skłonność, żeby jednak po pracy, być może również ze względu na problemy mieszkaniowe, pójść na miasto, wejść do knajpy, która jest w porządku, poczuć się u siebie bezpiecznie, pośmiać się, przegiąć się, napić się i wrócić do siebie. Zależy, co to było, do siebie i w jakich latach. No bo oczywiście w latach 50., 60. z pewnością nie było czegoś takiego jak u siebie. Wszyscy mieszkali u kogoś, z matką, z rodziną, wynajmowali i tak dalej. W latach 80. już były mieszkania i chłopcy mieszkali często w mikrokawalerkach, bo taki im przydział przysługiwał. Często na obrzeżach Śródmieścia albo w ogóle Warszawy, z dala od tego miejsca, w związku z czym też końcem wieczoru była często godzina późnych, tak, tych ostatnich odjazdów tramwajowych czy autobusowych. Albo pierwszych. Nie? A to pewnie przy weekendzie, ale też niekoniecznie, bo z kolei nie każda sobota była wolna. To było jednak czas, w którym trzeba było wiele rzeczy obmyślić do przodu. Z tego co wiem, z tego co mi mówiono, wiele osób funkcjonowało inaczej. Może to nadinterpretuję, ale gdzieś wiesz, w takiej genetycznej pamięci tego, że za chwilę może być koniec całkowity i to co jest teraz jest najważniejsze i weźmy z tego tyle, ile się da. Chwilę, tak? Tak, zwłaszcza w komunizmie, ale zwłaszcza w latach 60. po epoce stalinizmu, które było okrutne dla każdego jednego człowieka. Więc w PRL-u w tym lat 80. ludzie wciąż jakby byli oczywiście zmęczeni systemem, ale wiedzieli, że wszystko może przewrócić się z dnia na dzień. Zresztą mieli rację, bo przecież pamiętali doskonale stan wojenny. Wiedzieli, że na drugi dzień może nie być nic. Skąd ten grzybek? Bo grzybek, to chyba przedwojenna historia, prawda? Grzybki były bardzo modne w tej części Europy, w Polsce zwłaszcza. W wielu miastach, w Warszawie było ich kilka, jeśli nie kilkanaście, w różnych centralnych, takich bardzo ważnych miejscach wędrówek ludów znajdowały się takie właśnie grzybki, czyli toalety, a więc pisuary. To była bardzo prosta konstrukcja z blachy giętej, w środku był tak zwany pręgierz. Było to podzielone, jak mówiła Lula, jak pomarańcza na części, sześć najczęściej pewnie. Były przegródki, ale te przegródki były na tyle wąskie, że one były właściwie tylko jakąś taką metaforą odgrodzenia się od drugiego człowieka. Tak naprawdę było to miejsce, w którym można było kogoś zapoznać. Teraz
To, co jest naprawdę istotne i chciałbym, żebyście Państwo, którzy słuchają tego, pozwolili sobie na taką wyobraźnię, na wyobrażenie sobie w tej chwili sytuacji, w której człowiek jako taki, ze swoim życiem, swoją tożsamością, ze swoim lękiem, ze swoim bólem, ze swoim pięknem, ze swoimi pragnieniami jest zakazany albo jest nierozpoznany przez system. Jest traktowany w najlepszym razie jak obiekt badań, ale bardzo często jak przedmiot, jak wirus, jak zwierzę. Mówiono przecież o tym, że wirus HIV i choroba AIDS roznoszona jest przez homoseksualnych mężczyzn, że oni uprawiają seks jak zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy taką sytuację, to człowiek będzie miał skłonność do tego, żeby uratować z siebie, z własnej tożsamości, z własnej wolności tyle, ile się po prostu da. Będzie chciał zagarnąć to, co będzie w stanie wyszarpać z rzeczywistości, która go nie chce, która go neguje, która go odpycha. Stąd właśnie grzybki i ich legenda. I to jest prawda, że w grzybkach odbywał się seks między mężczyznami. To jest prawda, że nie tylko w grzybkach, w miejscach publicznych, w parku, mogło to być na dworcu centralnym, do którego pewnie zejdziemy jeszcze dzisiaj. W parku zresztą tutaj na dole, tak, prawda? Poniżej legendarnym skarpy. Miejscu, przynajmniej od wojny. Tak zwana pikieta. Tak zwana pikieta, ale nie tylko, nie jedna, nie główna, bo właściwie główną, taką najczęściej wspominaną jest Skaryszak. To tam podobno się działo najwięcej i najwięcej było też kontroli milicyjnych. Tak więc jak mamy takie wyobrażenie, to trudno się jest też, myślę, dziwić, że pragnienie bliskości, które przeradza się bardzo często w takie magnetyczne dążenie ciała do ciała, odbywa się właśnie w miejscach publicznych, bo po prostu nie ma gdzie. I taka sytuacja bywa oczywiście z punktu widzenia norm prawa nawet, moralności pewnie społecznej i tak dalej, negowana. Ale jeżeli nie ma innej możliwości, to ona jedyna pozostaje jako dopuszczalna. A poza tym należy pamiętać też, że te grzybki i te miejsca publiczne, one miały charakter miejsc spotkań w rozumieniu dzisiejszej kawiarni czy knajpy. Tam naprawdę można było poznać kogoś ciekawego, zapoznać kogoś do przyjaźni, a być może, i wielu w to wierzyło, wielu chciało mieć takie marzenie, a być może do związku, do relacji i do miłości, która po prostu była zakazana, w ogóle nie była brana pod uwagę. Chciałbym, abyście Państwo mieli taką refleksję, czy spróbowali mieć taką refleksję, że to nie jest wyłącznie ohydne i zdrożne, że to było jedyne, co mogło być. W związku z tym, w moim odczuciu, ma filtr, no przynajmniej zrozumienia. Tutaj grzybek, tu trzy knajpy, tam jedna i tutaj krzyżyki, na które się po prostu chodziło, nie krzyżyki, tylko książęce, do parku od lat 50. To było kultowe miejsce, wszędzie tam było głośno. Chyba zresztą do dziś czynna pikieta. Jest do dzisiaj. Tutaj były tak zwany Instytut Głuchoniemych, czy po prostu Instytut Głuchoniemych. Ja nie wiem, jak to wyglądało dokładnie, bo nie znalazłem takich fotografii, ale pewnie jest to możliwe. Mówiono po prostu do głuchoniemych. To prawdopodobnie była jakaś brama, no jakiś zaułek, jakiś kąt, w którym można tam było się... Tam chyba stał kiosk ruchu, prawda? Możliwe, że gdzieś obok można było się z kimś miłym, sympatycznym schować, przytulić. To nie było miejsce tajemne, czy takie, które było tylko zarezerwowane dla homoseksualnych mężczyzn w przedziale wieku 30-60. To w ogóle tak nie działało, ponieważ Warszawa o tym wiedziała. Nie tylko ten grzybek, nie tylko te knajpy, Warszawa o tym wiedziała, a już tak zwani chłopcy z miasta, albo gdzie indziej zwani lujami po prostu, zresztą przez SB i milicję również zwani lujami. Albo żulami. Żulami, tak. Lujami. Takiego słowa można używać. Oni doskonale orientowali się w tych miejscach, często je wykorzystywali do różnych swoich własnych interesów i celów. Natomiast to nie była jakaś niespodzianka, że ktoś wszedł i powiedział: o matko, co tu się dzieje? To w ogóle nie występowało coś takiego. To była legenda miejska, której każdy miał świadomość. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na sam koniec, zanim wyruszymy w stronę centralnego, tak, spróbowali cofnąć do 85 roku. Mamy 15 listopada 85. Generał Kiszczak wydaje rozkaz rozpoczęcia akcji Hiacynt. Funkcjonariusze milicji obywatelskiej, też chyba SB, ruszają w miasto. Co mogło się tutaj dziać? W Antycznej, w Grzybku, w Lajkoniku, na pikiecie? Czy to były jakieś masowe naloty milicji? Woli wyjaśnienia albo być może takiego sprostowania, ewentualnie dodania czegoś, co udaje mi się w tej chwili odkryć albo przynajmniej przybliżyć, bo to jest taki temat, który zawsze będzie ewoluował. W związku z czym ja nie mówię, że stawiam ostatnią, wiesz, kropkę i że to jest już jakby zamknięty temat.
hiacynt jest rzeczą dla przyszłości do zbadania i do rozliczenia się, ale na poziomie przede wszystkim politycznym i prawnym. Więc ja jako skromny reportażysta, osoba, która lubi siedzieć w archiwach i rozmawiać z ludźmi, zdecydowanie mogę powiedzieć, że z dokumentów nie wynika, że rozkaz wydał Kiszczak. Nie był w to zamieszany w sposób jawny albo bezpośredni. Natomiast niewątpliwie... Musiał wiedzieć. Dokładnie tak. Niewątpliwie akcja tego typu na taką skalę, której historia Polski nie zna, musiała być przez niego zaakceptowana. Jakkolwiek, powtarzam, nie ma na to żadnego formalnego, przynajmniej ja nie znalazłem żadnego formalnego dowodu, żadnego podpisu, żadnego nawet odniesienia, bo często w archiwach, w dokumentach, które powstawały wtedy, na boku była taka lista do wiadomości i tam były wymienione osoby najważniejsze w państwie, które dostawały dany dokument. Takiego czegoś w przypadku Hiacynta i w odniesieniu do Kiszczaka nie ma. Ja wiem, kto kierował tą akcją, kto ją przeprowadził. I w książce opowiadam o tym, w jaki sposób doszedłem do tego i jakie to tak naprawdę było trudne, emocjonalnie trudne. I nie jest to oczywiście tak symboliczne i tak wielkie, no jednak, prawda, nazwisko historycznie, jak Kiszczak, ale są to osoby bardzo ważne w państwie. Też jesteśmy w symbolicznym miejscu, bo przecinamy ulicę Mysią. Tutaj tak. Znajdował się urząd tak. Cenzury. Co jest też zabawne i dodaje kolorytu właśnie tak zwanemu środowisku, czyli krzyżyki i cały ten rejon wokół Książęca, Głuchoniemi, tutaj Mysia, to jest tak zwana pikieta albo wybieg. To znaczy, że jeżeli mężczyzna przyszedł poszukiwać raz ekscesów, dwa miłości, trzy znajomości, a cztery po prostu się nudził, bo była 17 w niedzielę, to on po prostu tutaj krążył i chodził dookoła, przystawał, oglądał, zapalił, a z kimś zagadał. To się działo często wiele godzin. To nie było tak, mogło być, ale niekoniecznie było, że jest to na szybko, nie wiem, strachu. To był cały proces często i myślę, że to był jeden z takich elementów kolorytu środowiska, że jakoś ten czas alternatywnie trzeba spędzić i ten alternatywny sposób spędzania czasu należy hołubić i polubić. Teraz, kiedy to powiedziałeś, przyszło mi do głowy no, całkiem symboliczny obrazek, że to wszystko działo się na tyłach urzędu, który miał tak, kontrolować tak, ten kraj. Absolutnie tak. No. Doszliśmy już do Alei Jerozolimskich, tak. Co pewnie słychać. To jest dziś smutny obrazek. Jeżeli ktoś z Państwa nie był dawno w Śródmieściu, może przeżyć lekki szok, bo wiele z tych lokali w parterach nie przetrwało pandemii, świecą pustkami. To są pustostany. Między innymi pustostanem jest lokal naprzeciwko nas pod numerem 32. Tam znajdowała się do 2007 roku kawiarnia Alhambra, otwarta w latach 50., o której też wspomniałeś. To też było jedno z tych kultowych miejsc, legendarnych miejsc, jedna z tych kawiarni na A. Zgadza się i to była jedna z pierwszych miejsc, które pokazała mi Lula, ponieważ tutaj był, o ile dobrze pamiętam, jak pisałem Foucault, był bank i ja w ogóle nie miałem oczywiście pojęcia i nie zwracałem uwagi na to miejsce. I Lula, przechodząc, czy szliśmy jakoś któregoś razu i ona mi powiedziała, to było to święte miejsce dla wszystkich z centrum, dla wszystkich ze Śródmieścia i było wyjątkowe. Alhambra była wyjątkowa, ponieważ działała na zasadzie baru tureckiego, czyli o ile oczywiście, przypominam, to są relacje z drugiej ręki, ja tego nigdy nie przeżyłem, nie widziałem, kawa według Luli była podawana na gorącym, rozgrzanym piasku, tak żeby mieć wrażenie, że jest się na pustyni, że jest cudownie i że ciepło i że można się tak ogrzać przy tym małoretański klimat. Dokładnie, przy tym kubełku. W barze znajdował się telefon. I to była rzecz bardzo cenna, ponieważ można było do Alhambry zadzwonić do kogoś i na przykład powiedzieć jesteś, jestem, to wpadam. Ambasador był dla lepszych z miasta, dla tych lepszych. Lepsze przychodziły do ambasadora. Aleje Ujazdowskie 8. Tak, bo blisko ambasada, to jest taki wielki świat, jakaś perspektywa, być może z tego względu. Z pewnością była też grupa, która uważała, że najbardziej dostojnym lokalem jest Lajkonik i generalnie najlepszym strategicznie, ponieważ wszystko jest podane. Jak na tacy, widać właściwie świat. KC po drugiej stronie ulicy. Dokładnie. Wszystko jest blisko na wyciągnięcie ręku, można się szybko ewakuować, skoczyć do autobusu, do tramwaju, gdzieś skręcić w jakąś boczną uliczkę. Remku, spróbujmy sobie wyobrazić, cofnijmy się w czasie, jest 11 listopada 1985 roku.
rozpoczyna się operacja Hiacynt. Milicjanci, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa ruszają w miasto. Co się dzieje? Na pewno był oficjalny cel i metoda oraz to, co się wydarzało i to, czemu ta akcja miała służyć. Oficjalny cel był taki, że istnieje zjawisko zwiększonej tak zwanej kryminogenności środowiska, połączone jest tak zwaną wiktymizacją osób, czyli polegające to na tym było, że w tym środowisku dochodzi częściej do zbrodni i przekroczenia prawa oraz osoby, które tworzą to środowisko w naturalny w jakimś sensie sposób poddają się temu działaniu agresji. W związku z tym, że miały miejsce morderstwa osób homoseksualnych, głównie mężczyzn jednak, mężczyzn homoseksualnych, jednym z oficjalnych powodów zorganizowania tej akcji było, no właśnie trudno powiedzieć, a mi to przez usta chyba nie przejdzie, że jednak była to ochrona środowiska homoseksualistów, ponieważ... Chociaż wielu homoseksualistów tak myślało, tak? Że... Pewnie niektórzy tak myśleli, dlatego że wsparcie siły, obojętnie jakby ono wyglądało, zawsze budzi trochę takiej tęsknoty i dążenia do tego, że jest się wliczonym, prawda, w cenny zbiór. Ale to oczywiście był tylko taki pozór. Moim zdaniem ochrona oczywiście nie była celem tej akcji i to jest oczywiste, celem akcji jednym z głównych było to, aby to środowisko zbadać, zliczyć, sklasyfikować, poddać infiltracji, inwigilacji całkowitej i po prostu stworzyć wyłączony zbiór osób, które będzie można poddać dalszej obróbce. Jak tworzono przede wszystkim inwentarz, ja to nazywam w książce inwentarzem, bo tak to właśnie wyglądało. Takie inwentarze tworzono od lat 50., ale to, co stało się zasadniczą częścią akcji Hiacynt, było no, szczególnie, myślę, potworne. To znaczy, chciano zlokalizować, spisać i stworzyć katalog wszystkich homoseksualnych mężczyzn w całej Polsce. Wszystkich w całej Polsce. To znaczy, że aby dojść do środowiska, żeby było to w ogóle możliwe, no bo to jest na logikę, na zdrowy rozum, to jest po prostu absurdalny pomysł, żeby jakąś grupę ludzi wyselekcjonować i spisać w całym kraju, ludzi, którzy nie posiadają żadnych cech charakterystycznych na tyle, że można byłoby ich rozpoznać w jakiś naturalny, nie wiem, bezpośredni sposób. W związku z tym taką metodą, którą wymyślono, było bezpośrednie albo pośrednie zastraszenie. Takie zastraszenie ma charakter szczególnie okrutny, to znaczy tam nic się nie dzieje, nikt nikogo nie bije, nikt nikomu nie robi krzywdy, nikt nikomu nie zapowiada, że zostanie ta osoba zbita czy skrzywdzona fizycznie. Wystarczy, że ktoś powie, wszyscy się dowiedzą, stracisz pracę, matka się dowie, żona się dowie, żona, dzieci w twojej pracy, w szkole, w kościele, sąsiedzi, wszyscy. To wystarczało, bo to działa jak bardzo racjonalnie, logicznie skonstruowana pułapka na myszy. To znaczy, mówił o tym Foucault, wystarczy zapowiedzieć, żeby stworzyć syndrom strachu. Nie trzeba nic robić. I większość z tych ludzi, znakomita większość z ludzi, którzy mieli to nieszczęście brać udział w tej akcji jako osoby inwigilowane, uległa temu strachowi. Powiedz, po tym pierwszym dniu, jaka atmosfera panowała wśród osób? Rozmawiałeś ze świadkami, z bohaterami, z ofiarami tej akcji. Co oni czuli po spisaniu przez milicję, po tym pobycie na komisariacie? Chyba zresztą gdzieś tutaj był komisariat, tak, prawda? Tak, właśnie do niego dochodzimy. Odpowiedź na to pytanie to jest tu. Jesteśmy przy ulicy Widok. Widok, tutaj nie ma już tego, ale to jest jeden, oczywiście na Wilczej, ale to był taki, do którego można było, czy najczęściej, najszybciej sprowadzano chłopaków z miasta, z okolicznych właśnie miejsc, w których... Z tej Alhambry. Tak, z tych miejsc, w których oni się, prawda, spotykali, pili sobie tą wódeczkę czy kawę. Wyglądało to po prostu tak, że wchodził patrol milicji. Najczęściej było to 2+1, czyli przynajmniej jeden z nich był umundurowany, dwóch mogło być po cywilu. I teraz ja mam nadzieję, że to jest rzecz niewyobrażalna dla wszystkich nas, ale taki patrol czy osoba podchodziła do stolika i siadała, na przykład przysiadała się i ten milicjant mówił po prostu, proszę dokumenty, proszę się wylegitymować. I jeśli ktoś zadawał pytanie, na jakiej podstawie, a co się stało, nie, nawet nie, że agresywnie, broń Boże, czy że
jakim prawem, nic takiego. Tylko słyszał, wiemy, że jest pan homoseksualistą. Jesteś homoseksualistą. I to wystarczało. To były słowa klucze, wytrychy, które trafiały bezpośrednio w to, co jest najwrażliwsze, czyli w poczucie tożsamości i integralności. Taki człowiek rozpadał się jak puzzle. Czy mimo tego, że ludzie pewnie mieli świadomość, że przecież homoseksualizm nie był karany. Nie jest karany, nie jest zakazany, że nie dzieje się nic złego, ponieważ oni siedzą i piją kawę, oni od razu w większości, bo pewnie nie wszyscy i nie zawsze, podlegali tej procedurze. I potem był kolejny etap, czyli takie wstępne przesłuchanie i sporządzenie tak zwanej notatki. To jest jeden oczywiście ze scenariuszy, bo milicja wchodziła również do prywatnych domów, do prywatnych mieszkań, do miejsc pracy, do szkół. Wchodziła we wszystkie miejsca z pikiety, czyli do wszystkich grzybków i następowało wylegitymowanie. W niektórych przypadkach następowało spisanie, tak zwane sporządzenie notatki i w wielu przypadkach, ale na pewno nie wszystkich, następował kolejny krok, czyli przewóz na komisariat, na posterunek. Na przykład tutaj na widok. Tych mężczyzn wprowadzano do środka, w zależności od tego, gdzie były wytypowane pokoje przesłuchań, a w rozkazach z różnych miejsc te pokoje są bardzo szczegółowo opisane. Przesłuchanie było bardzo proste. Poza pokojem, na korytarzu zostawali pozostali mężczyźni, było ich bardzo dużo, bardzo wielu stali pod ścianami, gdzieś przycupnęli, usiedli, jak było krzesło. Nikt im nic nie robił, nikt nie krzyczał, nic nie działo się agresywnego w taki bezpośredni sposób. Takich rzeczy, o ile mi wiadomo, nie było. Natomiast oni stali bardzo spokojnie. I sytuacja wyglądała tak, że reszta stała cicho, ze zwieszonymi głowami najczęściej, nie komunikowali się. Czy oni byli pogodzeni z tym, co się dzieje? Oni byli przestraszeni. Strach działa na zasadzie paraliżu. Być może gdzie indziej było inaczej. Z tych relacji, które ja słyszałem, wyłania się taki jednoznaczny obraz. Wystraszonych, maksymalnie zdeptanych przez system mężczyzn, którzy nie mogą po prostu zrobić nic. Milicjanci tłumaczyli to ochroną osób homoseksualnych. I rzeczywiście mężczyźni padali ofiarą kradzieży, napadów. Tak. Były morderstwa. Ty piszesz o 80, doliczyłeś się około 80 morderstw homoseksualnych mężczyzn na przestrzeni dekady, prawda? Tam od lat 70. do mniej więcej połowy lat 80. Tak, do 85 włącznie. Mhm. Prawdę mówiąc, to nie ja się doliczyłem, tylko... I tutaj jest ukłon w stronę policji dzisiejszej oraz IPN-u, instytucji, z którymi przez te ostatnie, no chyba lata już, współpracowałem. Schodzimy teraz do podziemnego przejścia, które łączy nas ze stacją metra. Wyszliśmy z ulicy Chmielnej, zmierzamy w kierunku Pałacu Kultury, później na Dworzec Centralny. W korytarzach podziemnych przy Warszawie Centralnej i w okolicach Pałacu Kultury znajdowała się przestrzeń, która globalnie jest nazwana Broadwayem, czyli po prostu wybiegiem, a więc pikietą, która jest, działa non-stop, jest bezpiecznym miejscem zapoznania się, gdzie jest pełno ludzi. Duża anonimowość, dużo podróżnych. Tak, dokładnie. I to rzeczywiście działało. Dzisiaj wydaje mi się, że nie działa, ale kto wie. Tak, żeby powiedzieć, jak wyglądał ten świat. Z mojej perspektywy i z tego, co ja wiem, dowiedziałem się, ja nie chcę mówić wyłącznie o tym, że było szaro, ponuro, nudno i marazm. Ponieważ w tym wszystkim, co rzeczywiście istotnie miało miejsce, ludzie tworzyli przestrzeń lunaparku. Bo tak działa wyobraźnia i tak działa ludzka fantazja. Wyszliśmy właśnie z galerii nad stacją metra i idziemy w kierunku Dworca Centralnego. Przejdziemy przez park. Zaraz od czasu, gdy Pałac Kultury został nam darowany przez brać radziecką, cały ten plac rzeczywiście ma w jakimś sensie osobną historię i jest miejscem szczególnym. Moment, w którym powstały rabatki, drzewa, krzaczki i alejki, no to już jest moment, w którym powstała również przestrzeń swobodnego w miarę przynajmniej. Nie tędy lepiej? Dobrze, idziemy. Nawiązywania kontaktu czy relacji. To znaczy, nie trzeba było specjalnie wybierać się do jakiegoś klubu czy coś. Można klubu było, chyba nie było. Klubu, który był przyjazny, powiedzmy, i można było się przejść albo po prostu w drodze na pociąg, albo na autobus, można się było tędy przejść, ale też park przy Pałacu Kultury no, służył, czy był wykorzystywany częściowo również do zbliżeń, kiedy zapoznało się kogoś interesującego na terenie Dworca Centralnego. No i ktoś chciał być
nie wiem, zażyć rozmowy albo rozkoszy, proszę bardzo sobie wybrać, w bardziej intymnych okolicznościach, no to można było się udać tutaj na ławkę, pod drzewo, czy gdzieś usiąść, przysiąść, porozmawiać i się zapoznać. To z jednej strony jest sytuacja, powtarzam, taka z pewnością, która nie mieści się wielu osobom w głowie, ale z drugiej strony jest to sytuacja wykorzystywania czasu i miejsca, jakie są dostępne. W związku z czym no właśnie nie było skłonności do tego, żeby krytykować i udawać się w marazm i całkowicie negować rzeczywistość za staną, ponieważ PRL był czasem trudnym, absurdalnym, a nawet jak mówię trudnym i absurdalnym, to przecież nie wyczerpuje całego zestawu epitetów, jakie można byłoby użyć, opisując PRL. W związku z czym no, dywagacje czy utyskiwania na temat tego, że nie mam gdzie pójść, albo nie wiem, nawet telefonu nie mam w domu, czy gazety, w której mógłbym się ogłosić, bo i takie były przez jakiś albo czas. Albo mieszkam z rodzicami, tak, prawda? Nie mam własnego mieszkania. Czy z babcią, czy u tak zwanej pani, która wynajmowała baby, czy u kogoś tam. No to po prostu pozostawał tak zwany plener. To nie jest też tak, że ten plener i cała promenada i te wszystkie miejsca i sytuacje, które były przez to miasto, no powiedzmy w cudzysłowie, oferowane do zawiązywania kontaktów, były wykorzystywane przez wszystkich, bo z pewnością nie. Mówimy tutaj raczej, i zresztą też to jest ważnym akcentem i aspektem Hiacynta. Hiacynt był wymierzony w teorii wobec wszystkich homoseksualnych mężczyzn, ale dodawano jedno kluczowe zdanie. Z wyłączeniem inteligencji, artystów i księży. I członków PZPR chyba, oczywiście, tak? No bo to w ogóle było, oni też nie mogli być TW. Ale to, co jest najistotniejsze, akcja Hiacynt wymierzona była we wszystkich mężczyzn tego poziomu społeczeństwa codziennego, ludzi pracy, ludzi, którzy są na dorobku, ludzi, którzy mają swoje codzienne problemy. To nie był już Iwaszkiewicz, to nie był Andrzejewski. A dlaczego ich wyłączono? Dlatego, że oni mieli od lat 50. już teczki. Okay. Byli już wykorzystywani, byli inwigilowani bardzo długo i bardzo intensywnie, a księża mieli swoje osobne biuro zajmujące się wyłącznie księżmi. Gdy się siedzi nad tymi papierami, to jest to promieniujące i ohydne zjawisko, dojmujące zjawisko zaszczucia. Ten język, który jest opresyjny, ale homofobiczny, nie ma słów, żeby określić ten poziom języka. On oczywiście pojawia się w dzisiejszym dyskursie, ale tak zintensyfikowany na piśmie, z pieczątkami urzędów, jak się to widzi i czyta, jest czymś naprawdę skrajnie okrutnym. Schodzimy do podziemi Dworca Centralnego, do korytarzy, w których każdy, kto przyjeżdża pierwszy raz do Warszawy albo kto dopiero tutaj zamieszkał, gubi się. My też pewnie się zgubimy, krążąc i szukając tych miejsc, w których były toalety. Wiele takich miejsc i zakamarków na dworcu i w podziemiach, w korytarzach istniało, istnieje. Natomiast z pewnością była jedna, no powiedzmy dwie, ale jedna z pewnością toaleta centralna. Samo clue, samo sedno całej sytuacji. Co ciekawe, toaleta ta była usytuowana strategicznie, czyli w miarę blisko głównych arterii, blisko zejścia na dworzec i wyjścia na zewnątrz, a przede wszystkim tuż pod bokiem milicji, która miała swoje stanowisko dokładnie, no kawałek przesunięte, ale no, naprzeciwko. Ale myślisz, że milicjanci byli świadomi? Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Co więcej, bywali tam, oczywiście nie w celach, powiedzmy, umówmy się, romantycznych, towarzyskich, intymnych, aczkolwiek no, trudno też wykluczyć wszystkich, prawda? Tutaj jesteśmy, jednak działamy na zasadzie inkluzji, zapraszamy, ale myślę, że milicja doskonale zdawała sobie sprawę z tego i wykorzystywała to miejsce do zasięgnięcia na szybko nawet podstawowych informacji, co w trawie piszczy, ponieważ w tej toalecie spotykali się oczywiście geje, ale nie tylko geje. To, co stanowiło może największą atrakcję tego miejsca, byli żule, byli chłopcy z miasta. Co więcej, w latach 80., kiedy już... Czyli męskie prostytutki. Oj, twardych słów używasz. Tak, oni są nazywani prostytutkami przez milicję i przez służby, ale znowu, ja bym tutaj spojrzał szerzej na to zjawisko. To najczęściej byli chłopcy, którzy nie mieli gdzie pójść, nie mieli swoich domów i rodzin. Byli najczęściej z doświadczeniem bardzo traumatycznego dzieciństwa, bez wykształcenia, poszukujący konta do przetrwania. Ja tego absolutnie nie tłumaczę. Mówię tylko, że szerzej spojrzywszy na to, możesz dostrzec też w tych osobach
ludzi. I to działało na zasadzie symbiozy. Minęliśmy właśnie komisariat, tak. Więc ta toaleta musiała być gdzieś tutaj. Jest tu. A, jest, tak. Wciąż jest. I tam, gdzie jest w tej chwili, tak jak ty mówiłeś wcześniej, sieciówka kawowa, znajdowało się dodatkowe miejsce uatrakcyjniające całą tę przestrzeń, czyli salonik gier. Tak zwany, jak mówię w książce, tak zwany jednoręki bandyta. Czyli chłopcy, którzy przychodzili z miasta grać na pieniądze albo na zakłady, przychodzili tutaj, grali, oczywiście doskonale orientując się, w jakim miejscu grają, w jakim miejscu się znajdują. Przychodzili tu mężczyźni. I teraz jedna uwaga. W wyobrażeniach często jest taka wizja, że ci mężczyźni to byli starsi panowie, renciści, emeryci, którzy są no, przede wszystkim nieatrakcyjni. Żeby w ogóle wejść w jakąkolwiek relację intymną, muszą za nią zapłacić. To nie jest prawda. Tam oczywiście byli tacy mężczyźni. Ale to mógł być każdy. To mógł być ojciec rodziny 30 lat. To mógł być i atrakcyjny, i mniej atrakcyjny. Ale taki pomysł, że to byli wyłącznie starzy geje, których nikt nie chce, i przepraszam za te słowa, bo powinniśmy się pewnie wystrzegać takich sformułowań, jest nieprawdziwe, jest niepełne. Okay. Dzisiaj jest to najzwyklejsza w świecie toaleta, automatyczna zresztą. No wtedy... właśnie, nie jest taka najzwyklejsza, powiem ci. Ona jest, wiesz, takiej technologii, że... No, nie wiem, no jest czy automat, był... nie ma babci klozetowej. Nie ma babci klozetowej. W 1985 roku była babcia klozetowa. Była i babcia klozetowa, zresztą przysięgam Państwu, że w archiwach IPN-u, w esbeckich teczkach, w różnych tych miejscach, które są, powiedziałbym, formalne, to nie jest tylko przypowieść ludzi, z którymi ja rozmawiam. To są absolutnie język używany formalnie. No więc w jednym z takich dokumentów przeczytałem zdanie, bo teraz mniej więcej powiem, to zdanie, że zdarzają się takie sytuacje, że funkcjonariusz państwa, czyli baba klozetowa, bierze udział w tym procederze i czerpie środki. Prawda, z mężczyzn, którzy się, prawda, przychodzą czy, tutaj zapoznać, ale niektórzy... Czy mężczyźni przekupywali babę klozetową? Baba klozetowa była instytucją. Oko. Ona przede wszystkim wiedziała wszystko, wiedziała o wszystkich i o wszystkim. Stała poniekąd na straży, jeśli chciała. Jeśli nie chciała, to mówiła precz mi stąd i nie było imprezy. Rozdawała papier toaletowy i to było bardzo ważne, czy dostaniesz jeden, czy dwa, czy trzy kawałeczki, bo był reglamentowany. I generalnie miała oko na porządek. Więc to była naprawdę ważna postać. I teraz byli mężczyźni, opowiada mi o tym jeden z bohaterów w książce, którzy nawiązywali relacje z taką osobą właśnie no, na poziomie wymiany ekonomicznej. Czyli ona przymykała oko na taką osobę, żeby tam on przemknął pod okienkiem. Nie musiał płacić. I nie musiał płacić tych paru złotych. A on z kolei jak już zarobił i miał utarg z dnia, przepraszam za słowa, no to on się dzielił tym utargiem z panią hurtowo i wychodziło na sprawiedliwie. Natomiast oczywiście z pewnością nie było tak zawsze, bo zazwyczaj jednak większość z tych mężczyzn, którzy tutaj bywali, no nie przychodzili po to, żeby zarobić, ani po to, żeby zapłacić. Ci mężczyźni szukali emocji, ale i uczuć drugiego człowieka. I doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że jak kupują taką osobę, jej czas, jej ciało, to jest tylko umowna relacja. Ten Broadway, jak to wyglądało? Czy ludzie rozmawiali, jak się znali? Rozmawiali między sobą, czy oni udawali, tak, że się nie znają? Tak, tak. To znaczy są różne metody, ale generalnie ktoś przychodził do takiego miejsca, czy bywał w takim miejscu, no to oczywiście był znany i też znał wszystkich innych. I teraz można było mieć metodę na przyjaźń, czyli cześć, jak u ciebie, co słychać, jak się czujesz, kogo dzisiaj zapoznałeś, to jest jedna rzecz. A w drugim scenariuszu, kiedy na przykład była możliwość zapoznania kogoś szczególnie interesującego, no wtedy się oczywiście nie znałeś z tą drugą osobą i udawałeś, że nigdy w życiu jej na oczy nie widziałeś i nie wiesz, o co chodzi. Ale generalnie ludzie się znali, przynajmniej z widzenia, byli tacy, którzy znali się z imienia albo z ksywy. No i to tak działało. Zresztą milicja, wypytując w akcji Hyacynt, i to jest pierwszy raz, kiedy widziałem taki zapis od lat najdawniejszych, kiedy powstawały te teczki, a widziałem ich bardzo wiele. O tak, to i jest ta toaleta. No to tam jest właśnie zapis, żeby nie bagatelizować ksywek, dlatego że geje często nie znają, nie używają imion autentycznych, tylko wykorzystują nadane. To jest taka toaleta, która jest reliktem przeszłości. Jest też oznaczenie. Nie ma automatu. Jest oznaczenie pradawne. I tutaj gdzieś na rogu, z której strony, była też fontanna.
powiedziałbym miejsce, w którym można było się umówić, czyli na przykład przy fontannie, tak? A nie miejsce podrywu, ani nic takiego, ale też miejsce, w którym bywało, że chłopcy z miasta przeczekiwali na odpowiednie godziny, na godziny szczytu, można powiedzieć, żeby udać się w rewir. Więc funkcjonowali od, nie wiem, piątku do piątku, od świtu do nocy, od papierosa do papierosa, żeby przetrwać. I wiedzieli, że jest taki scenariusz, że można zapoznać kogoś w prosty sposób. Na początku i bardzo często nie chodziło w ogóle o pieniądze. Chodziło naprawdę o to, żeby przekimać, no, zjeść coś ciepłego, żeby pobyć u kogoś. I też nie chodziło o seks. Pewnie gdzieś tam w sferze wyobrażeń i pragnień chodziło o seks, ale bardzo często do tego seksu nie musiało dojść. Chodziło o towarzystwo, o pobycie razem, o pogadanie, o przegadanie, o pośmianie się, o wyśmianie życia i sytuacji, o spędzenie czasu. Naprawdę w większości przypadków chodziło wyłącznie o to. Ale oczywiście nie można też zapomnieć, że bywało też inaczej, że chodziło tylko i wyłącznie o seks i o szybkie najlepiej zbliżenie, które było od razu opłacane. Takie sytuacje scenariusze się zdarzały, ale myślę, że nie tylko w świecie gejowskim. Myślę, że w świecie męskim taka jest po prostu jedna z możliwości. Chciałem Ciebie zapytać, pisząc tę książkę, badając archiwa, ale też rozmawiając z ludźmi i mając świadomość, że po 30 latach od tego, co się wydarzyło, władze Polski z prezydentem na czele urządziły homofobiczną nagonkę. O czym myślałeś? Przede wszystkim kontakt z tym językiem, powiedziałbym nawet z dyskursem, którego używano wówczas, uświadomił mi i bez wątpienia dowiódł, że ten język, czy też ten dyskurs funkcjonuje nadal, jest aktualny i aktywny i że absolutnie w tej materii nic się nie zmieniło. To było tak, jakbym czytał doniesienia prasowe. Bardzo często używano zwrotów, sformułowań, terminów, które używane są homofobicznie, czy w ogóle wobec środowiska LGBT+. Dzisiaj to jest naprawdę bardzo aktualne. 30 lat to jest tak jak wczoraj. I to było przejmujące i to było przerażające. Myślę, że otarłem się jakąś emocjonalną zapaść. To z pewnością zdecydowanie jest moja najtrudniejsza książka. Najtrudniej się ją pisało. Najbardziej rozłożyła mnie emocjonalnie. Musiałem się bardzo mocno trzymać i koncentrować na procesie, żeby w ogóle to kontynuować, bo były takie momenty, w których myślałem sobie, że ja już tam więcej nie pójdę, ja już tego więcej nie zniosę, ja już tego nie chcę czytać, ja już tego nie chcę widzieć i chcę być jakby poza tym, chcę wyjechać i chcę, żeby mnie to nie dotyczyło i żeby nie dotyczyło nikogo, żadnego człowieka. Taki dyskurs, taka akcja. Trzeba sobie to uświadomić, jeszcze raz to powtórzę, wszyscy homoseksualni mężczyźni w całym kraju mają trafić na listę. To jest absolutnie niewyobrażalne, jak okrutne i traumatyczne i dramatyczne to jest na co dzień. W związku z czym ten dyskurs, który się powtarza dzisiaj w mediach i jest wykorzystywany przez wiele osób. Napawa mnie oczywiście smutkiem i jakimś takim żalem, że ile jeszcze i co musi się stać, żeby wreszcie ktoś powiedział formalnie, na wysokim poziomie, właśnie jak mówiłem, prawnym, politycznym, dość, musimy się z tego okrucieństwa rozliczyć. Dziękuję, Remigiusz, za dzisiejszy spacer. Oprowadzą nas po tamtej Warszawie Remigiusz Ryziński, a jego książka Hiacynt, PRL wobec homoseksualistów od 8 grudnia w księgarniach. Dzięki. Uderz w stołek. Dzień dobry. Po premierze na Netflixie filmu Hiacynt Piotra Domalewskiego znowu głośno zrobiło się o tej milicyjnej akcji z końcówki PRL-u, operacji Hiacynt. Dziś nie będziemy rozmawiać o filmie, ale o samej operacji. Moim gościem jest Krzysztof Tomasik, publicysta krytyki politycznej, autor wydanej ponad dekady temu książki GRL Mniejszości seksualne w PRL-u. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze nie ma dekady. Dopiero w przyszłym roku będzie. Przepraszam, było wznowienie. Tak, zgadza się. Zapraszamy do lektury, jeżeli ktoś nie czytał. Warto też obejrzeć film, zwłaszcza ze względu na fenomenalny sposób, w jaki została pokazana Warszawa, na fenomenalną scenę prywatki i muzykę. Polecam. Tymczasem, Krzysztofie, formalna nazwa operacji Hiacynt brzmiała ogólnokrajowa operacja penetracyjno-rozpoznawcza w środowiskach prostytucji homoseksualnej. Dlaczego komunistyczne władze
zdecydowały się na coś takiego? No to jest oczywiście wielkie pytanie i tak naprawdę byśmy tutaj mogli długo siedzieć i wszystkie koncepcje rozpracowywać i się zastanawiać, która jest najbardziej prawdopodobna. Żeby zacząć mówić o akcji Hyacinth, to trzeba powiedzieć, że tak naprawdę jest to taka akcja bardzo tajemnicza. Tak naprawdę ciągle bardzo niewiele o niej wiadomo. A to, co wiadomo, to są raczej takie strzępki, z których dopiero trzeba spróbować jakąś całość ułożyć, niż taka usystematyzowana, potwierdzona wiedza i twarde dane, i twarde fakty. Po co ówczesnej władzy ta akcja, to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście wydaje się, że w takim okresie jak 85 rok, ponieważ ta akcja się zaczęła no właśnie w 85 roku, 15 i 16 listopada, za chwilę będzie kolejna rocznica rozpoczęcia tej akcji, później została powtórzona w 86 i 87 roku. I po co właśnie w takim momencie, kiedy już ten PRL trochę chylił się ku upadkowi, tego oczywiście można było nie wiedzieć, co nie zmienia faktu, że ten okres historyczny był dość specyficzny, bo z jednej strony to jest kilka lat po stanie wojennym, czyli po też takim bardzo ważnym i historycznym wydarzeniu, no, a z drugiej strony różne inne procesy, które wówczas następowały, jeden z nich to jest epidemia HIV-AIDS, epidemia też związana ze społecznością mężczyzn homoseksualnych, która też wtedy w Polsce była właściwie trochę tajemnicą, to znaczy nie było do końca wiadomo, czy ona już dotarła do Polski, czy jeszcze nie dotarła, czy dotrze, czy to jest bardziej jakiś wyolbrzymiony strach, czy to jest rzeczywiste niebezpieczeństwo i jak to będzie funkcjonować w sytuacji, w której mamy państwo trochę odcięte, z częściowo zamkniętymi granicami, gdzie nie ma takiego płynnego przepływu. I jednocześnie już te procesy takie ogólnoświatowe, pierestrojka, Gorbaczow i tak dalej. Więc właściwie po co była ta akcja Hyacinth? Wydaje się, że władzy najmniej była potrzebna wówczas taka wojna, czy walka z tą społecznością, w sumie niewielką, ale też nie mniej istniejącą. Więc właściwie tutaj nie ma takich prostych rozwiązań i nie ma jednoczynnikowych odpowiedzi. To jest jakaś wypadkowa różnych działań. Prawdopodobnie Czesław Kiszczak, bo on jest odpowiedzialny za tą akcję i wydanie rozkazu jej rozpoczęcia, albo ktoś z jego podwładnych po prostu stwierdził, że to jest ten czas, że rzeczywiście, że to jest ta społeczność, o której na tyle niewiele wiadomo, że należy dowiedzieć się więcej, należy ją jakoś spisać, policzyć. Być może właśnie sytuacja z epidemią HIV-AIDS też miała na to wpływ. Mogło chodzić o zebranie wstydliwych informacji o intymnym życiu Polaków, by wykorzystać to do szantażu przy pozyskiwaniu współpracowników na przykład. Tak, no i to wiadomo, że było. To znaczy wiadomo, że między innymi na tym polegała akcja Hyacinth, że rzeczywiście starano się pozyskać te osoby do współpracy, starano się je złamać szantażem lub jakimś rodzajem namowy, starano się wyciągnąć jak najwięcej informacji, także właśnie informacji intymnych, informacji związanych z nazwiskami, z praktykami seksualnymi, ze znajomością środowiska mężczyzn homoseksualnych. Natomiast nie można wykluczyć, że tutaj też w tyle głowy rządzących była też kwestia opozycji, czyli Solidarności Podziemnej, wśród której, jak wśród każdej grupy, też byli mężczyźni homoseksualni. Być może też to był sposób na znalezienie tam kompromitujących informacji czy kompromitujących zdarzeń i próbę szantażu działaczy opozycji demokratycznej. Jak wyglądały przesłuchania? Czy milicjanci byli brutalni, czy upokarzali? W filmie jest scena przesłuchania. Mężczyźni proszą milicjantów, towarzysze, żona, dzieci, co powiedzą w zakładzie pracy. Rzeczywiście tak to mogło wyglądać? Oczywiście film jest fikcją i taką fabułą, a dodatkowo w filmie jest to wszystko wzmocnione, to znaczy tam jest nie tylko akcja Hyacinth, tam jest też sprawa, w materiałach reklamowych się pisze, że seryjnego mordercy, ale właściwie z filmu to nie wynika, że on był seryjnym mordercą, więc tutaj to zostało jakoś ufabularyzowane. Pewnie wyglądało to różnie, ja wcale nie wykluczam, że mogły się zdarzać przypadki pobicia, chociaż z tych informacji, które mamy, to nie wyglądało aż tak, żeby bić czy katować, to też nie są czasy stalinowskie, tylko właśnie druga połowa lat 80. Więc problem z odpowiedzią na to pytanie też jest takie, że tych informacji o tym, jak wyglądały te przesłuchania i jak w ogóle wyglądały z perspektywy mężczyzn homoseksualnych akcjach Hyacinth, mamy tylko kilka. Więc oczywiście w różnych miejscach różnie się mogło dziać. To trzeba powiedzieć, że to była akcja ogólnopolska, że ona dotyczyła nie tylko dużych miast. Próbowano ją przeprowadzać także w małych miasteczkach, więc to w zależności od, że tak powiem, morale ówczesnych milicjantów, w zależności
zależności od w ogóle sytuacji, w zależności od pozycji społecznej przesłuchiwanego, to na pewno wyglądało różnie. Ale to, co się powtarza, to jest właśnie próba szantażu, próba zmuszenia do podawania jak największej informacji, przede wszystkim właśnie nazwiska i to, czym można było wówczas szantażować, czyli właśnie informacje prywatne, informacje intymne. Tutaj też musimy pamiętać jakby o tamtej rzeczywistości, czyli jesteśmy w rzeczywistości, gdzie ten homoseksualizm jest rzeczą totalnie ukrywaną, wstydliwą, która rzeczywiście może złamać życie dosłownie, nie tylko karierę, ale także życie. To są też różne sytuacje życiowe, rodzinne. Krzysztof Darski w takim artykule w Polityce, jednym z takich pierwszych tekstów o homoseksualności, takim pierwszym właściwie tekstem, który można nazwać manifestem, opublikowanym niemal dokładnie w momencie rozpoczęcia akcji Hyacynt, napisał, że większość homoseksualistów w Polsce to ludzie żonaci. Więc jakby tutaj mamy też dodatkową informację, w jaki sposób ich można było szantażować i też jak wyglądała ich homoseksualność. To było realizowane gdzieś w jakimś takim drugim życiu. Wspomniałeś na samym początku rozmowy o tym, że to wciąż jest tajemnica. Dlaczego po 36 latach tak niewiele wiemy o Hyacyncie? Dlaczego jest tak niewiele świadectw poszkodowanych? Dlaczego tak niewiele wiemy o ofiarach? Myślę, że to jest część większej całości. My tak naprawdę w ogóle niewiele wiemy o historii homoseksualności w Polsce i tak naprawdę to nie jest temat dobrze opracowany, to nie jest temat, o którym się uczy w podręcznikach historii, to nie jest temat, którym właśnie by zajmowali się historycy, którzy z jakichś powodów, oczywiście wiemy z jakich, najogólniej mówiąc, to jest po prostu homofobia, to jest jakiś strach, lęk, niechęć do zajmowania się niewygodnym tematem. No i to jest to wszystko. To jest też pochodna sytuacji sprzed lat, kiedy homoseksualizm był czymś wstydliwym, czymś, o czym się nie mówiło. Ci ludzie, którzy doświadczyli tej akcji, no to są właśnie ci ludzie z tamtego pokolenia, którzy w ten sposób myśleli i często też w ten sposób myślą, więc tak naprawdę to jest główny powód. Instytucja, która została powołana do zajmowania się właśnie takimi przypadkami jak akcja Hyacynt, czyli jakimiś akcjami represji w stosunku do społeczności w PRL-u, czyli Instytut Pamięci Narodowej, nie jest zainteresowanym badaniem tej historii, więc najogólniej mówiąc dlatego, ale to jest część większej całości. To znaczy rzeczywiście akcja Hyacynt o tyle ma dobrze, jeśli można tak powiedzieć, że stała się już w jakiś sposób legendarna i o ile wciąż nie została dokładnie przebadana tak historycznie, o tyle w takim obiegu publicystycznym już zaistniała i rzeczywiście to nie jest bardzo tajemniczy kryptonim. Większość osób jakoś ją kojarzy. Ona się stała właściwie takim emblematem, w jaki sposób władza PRL-owska traktowała homoseksualistów. Ale właśnie jeszcze dokładnego opracowania ciągle nie mamy. I też trzeba powiedzieć, że im więcej upływa czasu, no to tym to jest trudniejsze, bo po prostu powoli staje się taka rzeczywistość mitologizowana, w jakiś sposób kształtowana w zależności od obecnych potrzeb wyobrażeń. Wspomniałeś o IPN-ie. Przytoczę tutaj odpowiedź IPN-u z 2007 roku na wniosek dwóch działaczy LGBT, którzy wtedy wnioskowali o ściganie żyjącego jeszcze Kiszczaka właśnie za wydanie rozkazu rozpoczęcia akcji Hyacynt. IPN im odpowiedział: jak wynika z ustaleń sprawy, operacja Hyacynt miała charakter prewencyjny. Jej celem było rozpoznanie zagrożeń kryminalnych w hermetycznych środowiskach osób homoseksualnych i w konsekwencji zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Z powyższego powodu działaniom przedsięwziętym przez funkcjonariuszy MO nie sposób przypisać cech bezprawności. Dla mnie się to wydaje niepojęte, skandaliczne, że w 2007 roku instytucja demokratycznego państwa coś takiego wyprodukowała. Spróbujmy sobie wyobrazić, że IPN podobnie uzasadnia odmowę ścigania komunistycznych władz za represjonowanie nielegalnej w stanie wojennym Solidarności. Tak? Tłumaczą, że no, Solidarność była nielegalna, to nie były działania bezprawne. Dla mnie to jest nie do wyobrażenia. Dlaczego IPN zdecydował się na coś takiego w przypadku osób homoseksualnych? Bo myślę, że po prostu ludzie tam pracujący tak myślą. To znaczy, to jest ich sposób myślenia. Rzeczywiście myślą dokładnie w taki sposób, jak myślała ówczesna władza. To jest paradoks, który jest jednocześnie zabawny i przerażający, ale tak jest. No i myślę, że to jest jakiś chichot historii, że ta odpowiedź IPN-u strasznie przypomina taką jedyną właściwie wówczas opublikowaną informację o akcji Hyacynt, która ukazała się w takim częściowo wewnętrznym magazynie Milicji Obywatelskiej. To był taki miesięcznik skierowany do milicjantów. To się nazywało W Służbie Narodu na początku 1986 roku i w gruncie rzeczy tamten przekaz jest identyczny. To jest ten sam język, to jest ta sama nowomowa, to jest dokładnie ten sam sposób myślenia.
Minęło też już wiele lat od tego pisma, ale z tego, co widać i z działań IPN-u, ten typ myślenia się nie zmienił, a ja się obawiam, że tylko się wzmocnił. W ramach akcji Hyacint, kilkuletnich powtórzeń tej akcji, zarejestrowano około 11 tysięcy osób, 11 tysięcy kartotek, potocznie zwanych różowymi teczkami. Czy wiadomo, co się z nimi stało? Oczywiście nie wiadomo, natomiast ta liczba 11 tysięcy też jest oczywiście szacunkowa. To jest liczba, która się pojawiła w tekście po raz pierwszy Mikołaja Kozakiewicza, takiego wówczas posła, wielkiego sojusznika społeczności homoseksualnej. I on rzeczywiście próbował jakoś wpłynąć na władzę, on wcześniej próbował wpłynąć na władzę, żeby umożliwiła rejestrację organizacji homoseksualnych. W każdym razie nie wiadomo, co się z tymi teczkami stało i tak jak powiedziałeś na początku, ja już ponad dekadę śledzę tą historię i przez ten czas bardzo dużo koncepcji słyszałem, co się z tymi teczkami stało, gdzie one mogą być, kto je miał zabrać, kto je miał ukryć na swojej działce, albo w jaki sposób hierarchowie kościelni, którzy ponoć też tam mieli być, mieli doprowadzić do ich zniszczenia. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście nie wiadomo, co się z tymi teczkami stało i dziennikarze przez wiele lat przy okazji różnych takich prasowych doniesień, często to były kolejne rocznice właśnie rozpoczęcia akcji Hyacint, próbowali w tych różnych miejscach dowiedzieć się, gdzie te teczki są, no i kolejne instytucje odpowiadały, że one tych teczek nie mają. To jest tam Archiwum Akt Nowych, to jest IPN oczywiście, Milicja Obywatelska. Kolejne instytucje odpowiadały, że nie wiedzą, gdzie te teczki są i one ich nie mają, więc nie wiadomo. To jest też tak, że IPN nie wszystkie jeszcze swoje dokumenty, z tego co wiem, opracował. Inne dokumenty związane z akcją Hyacint w IPN-ie są, się pojawiły. Jednostkowe, ale są na przykład takie rozporządzenia ogólne władzy w stosunku do konkretnych województw wówczas, w jaki sposób tą akcję przeprowadzać, jakie są wytyczne i w IPN-ie się właśnie zachowały dokumenty związane z województwem szczecińskim. One są też bardzo ciekawe, ponieważ też później są raporty z tego, co się udało, co się nie udało i jednocześnie to województwo szczecińskie też jest dość spore i to jest też tak opisywane, jak to schodziło na dół, czyli do coraz mniejszych miejscowości. Tam czasami nawet te raporty były wręcz zabawne, ponieważ przy okazji powtórzenia akcji Hyacint w 86 czy 7 roku, no oni niektórzy na przykład odmawiali jej powtarzania, twierdząc, że u nas tego problemu nie ma, albo właśnie, że to jest jakby bez sensu, no bo po prostu nie mamy pikiet, czyli nie mamy tych miejsc spotkań homoseksualnych, albo nie wiem, nie mamy dworca, więc nie możemy tam szukać, czy się nie spotykają, ponieważ nie ma tego miejsca, no więc na przykład będziemy próbować chodzić do miejsc, gdzie sprzedaje się alkohol, do takich melin ówczesnych i w takim razie tam skontrolujemy sytuację, więc częściowo to też była chaotyczna akcja, jak zawsze w takiej sytuacji. Wówczas wiedza na temat homoseksualności też była inna zupełnie niż dzisiaj, więc to wszystko trzeba mieć na uwadze. W 87 roku, więc jeszcze w czasie, kiedy trwa akcja Hyacint, powstaje w Warszawie warszawski ruch homoseksualny. W innych większych miastach w Polsce też pojawiały się tego typu organizacje. Wcześniej Wrocław, organizacja ETAP, chyba jedna z takich najwcześniejszych, najlepiej udokumentowanych. W Trójmieście Ryszard Kisiel. Tak, czy paradoksalnie operacja Hyacint mogła przyczynić się do zmobilizowania gejów do działania? Tak, mogła. To jest tak, że na dwoje babka wróżyła i jedna koncepcja jest taka, że jeden z powodów akcji Hyacint to były właśnie już próby jakiegoś takiego łączenia się społeczności, dzisiaj byśmy powiedzieli LGBT i walki o swoje prawa. Natomiast inna jest taka, że właśnie ta akcja Hyacint zmobilizowała, to znaczy rzeczywiście pokazała, że to najgorsze oblicze władzy i że to siedzenie cicho wcale nie jest dobrym sposobem, że wrażenie, że nikt nie wie o nas, to jest złudzenie, że władza kiedy chce, to może to wyciągnąć. Zresztą właśnie Ryszard Kisiel z Trójmiasta o tym wprost mówił, że dla niego akcja Hyacint była takim czynnikiem mobilizującym i on rzeczywiście wtedy zaczął wydawać taki zin właściwie, który później się przekształciło w czasopismo, to się nazywało Filo i jeszcze w 86 roku wydał pierwszy numer. Oczywiście to była no po prostu kartka odbita na ksero z jakimiś różnymi informacjami, no ale to jak to wówczas wyglądało, no to były te pierwociny, już w momencie rozpoczęcia akcji Hyacint jakieś tam grupy już się łączyły, już coś próbowały robić. Krzysztof Darski opublikował ten tekst w Polityce. To był pseudonim działacza ówczesnego Dariusza Proroka, który później wyemigrował i który właśnie w tym czasie też był uważany za takiego swoistego przywódcę, jeśli można tak powiedzieć, ówczesnego raczkującego ruchu homoseksualnego. Więc jak najbardziej niewątpliwie ta akcja Hyacint była bardzo ważna, niewątpliwie ona odcisnęła swoje piętno, no i stała się właśnie takim legendarnym i
tragicznym wydarzeniem, jeśli chodzi o społeczność homoseksualną w PRL-u. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Tomasik. Dziękuję bardzo. Warszawa ma głos. Mylą się ci wszyscy, którzy uważają, że akcja Hyacynt była oryginalnym polskim pomysłem, że polscy komuniści sami z siebie wpadli na pomysł inwigilowania, a co za tym idzie prześladowania społeczności LGBT+, skupiając się głównie na nieheteronormatywnych mężczyznach nazywanych przez nich zbiórczo homoseksualistami. Nie. Służby bezpieczeństwa PRL nie były pierwsze i nie były ostatnie. Nie są to również i nie były aktywności prowadzone wyłącznie przez reżimy autorytarne czy totalitarne, jak choćby III Rzesza. Nie są to w końcu, niestety, aktywności należące do przeszłości, bo wiemy przecież, że osoby LGBT+, są dzisiaj inwigilowane, prześladowane i mordowane w wielu miejscach na świecie, choćby w będącej częścią Federacji Rosyjskiej Czeczenii. Można więc z lekką tylko przesadą powiedzieć, że akcja Hyacynt trwała, trwa i trwać będzie pewnie jeszcze długo. Akcja, która swoją nazwę wzięła od Hyacynta, pięknego młodzieńca, w którym zakochał się Apollon i który zginął tragicznie uderzony przez zazdrosnego Zefira dyskiem w głowę. Z jego krwi wyrosły kwiaty, zwane do dzisiaj hyacyntami. Tragiczna to i piękna opowieść, wzięta oczywiście z greckiej mitologii. W prawdziwym życiu piękna żadnego nie było. Była tylko tragedia. Tragedia tysiąca, dziesiątek tysięcy osób, które rozmaite służby bezpieczeństwa brały na swój celownik. O polskiej akcji Hyacynt nie wiemy w gruncie rzeczy zbyt wiele. Nie wiemy nawet, co się stało z 11 tysiącami tzw. różowych teczek. Dlatego pojawiające się tu i ówdzie publikacje o akcji Hyacynt oparte są raczej o przypuszczenia, a często wręcz fantazje ich autorów. W ogóle queerowe życie Polski Ludowej, o którym niezwykle ciekawie opowiada nam od lat Krzysztof Tomasik, wymaga gruntownych badań i opisania. Może to się kiedyś zdarzy. Znacząco więcej wiemy za to dzisiaj o inwigilacji i prześladowaniu osób LGBT+, w III Rzeszy z okupowanymi przez hitlerowców terenami Polski włącznie. Ten temat bada od lat wybitna historyczka, dr Joanna Ostrowska, której książki to lektura obowiązkowa. Mnie akcja Hyacynt zainspirowała do opowiedzenia słabo znanej w Polsce historii inwigilacji osób LGBT+, w Stanach Zjednoczonych, przedstawianych nam przecież zawsze jako oaza wolności, poszanowania praw człowieka i demokracji. Są to oczywiście dla wielu prześladowanych grup społecznych w USA tylko slogany. Tak też było z osobami LGBT+, przeciwko którym zarówno władze lokalne, jak i państwowe prowadziły nieustającą wojnę, a inwigilacja społeczności LGBT+, była na porządku dziennym. Jej spektakularną odsłoną było coś, co amerykańska historiografia nazwała Lavender Scare, czyli lawendowy strach. Była to odmiana Red Scare, czerwonego strachu, opanowującego Stany w latach powojennych, kiedy stało się jasne, że świat wkracza w coś, co nazywać będziemy do dziś zimną wojną, wojną między zachodnim światem demokratycznym pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, a blokiem komunistycznym pod przywództwem Związku Radzieckiego. Osoby LGBT+, a szczególnie geje, okazali się być ofiarami także tego konfliktu. Red Scare, strach przed komunistyczną czy szerzej lewicową inwigilacją Ameryki, stał się wydajnym paliwem politycznym. Był nim i po I wojnie światowej, kiedy w Stanach obawiano się rozplenienia bolszewickiej ideologii, i po II wojnie światowej, gdy nastała wspomniana już zimna wojna. Stąd też historia dzieli owe strachy, czy też okresy czerwonego strachu, a raczej strachu przed czerwonymi, na pierwszy po pierwszej wojnie i drugi po drugiej wojnie. Ten drugi Red Scare, który trwał dekadę od 1947 do 1957 roku, dostał twarz pewnego senatora ze stanu Wisconsin, który nazywał się Joseph McCarthy. Stąd też to, co się działo przez tę dekadę związaną z jego polityczną działalnością, nazywa się McCarthyzmem. McCarthy wraz z komisją kongresu, której przewodniczył, tropił komunistów wszędzie, gdzie tylko mógł.
Wszystko to oczywiście bardzo szybko przekształciło się w klasyczne polowanie na czarownice, służące do politycznych ataków na oponentów i niszczenia karier, a często wręcz życia wielu ludzi. Najsłynniejszą sprawą z tego okresu jest oczywiście proces Juliusa i Ethel Rosenbergów, małżeństwa oskarżonego o szpiegostwo na rzecz ZSRR. O ile historycy nie mają wątpliwości co do winy Juliusa, to z winą Ethel mają do dzisiaj problem. Jednak świat makartyzmu nie przewidywał niuansów, dlatego oboje skończyli na krześle elektrycznym. Głównym doradcą i powiedzielibyśmy macherem Josepha McCarthy'ego był młodziutki nowojorski prawnik, który się nazywał Roy Cohn. Cohn był pozbawionym jakichkolwiek skrupułów karierowiczem, czerpiącym zawsze wielką przyjemność z niszczenia ludzi. Pomagał więc McCarthy'emu we wzniecaniu czerwonego strachu, bo służyło to ich karierom bardzo. Nie dziwi więc, że kiedy równolegle z czerwonym strachem zaczęto wzniecać lawendowy strach, obaj również na tym skorzystali, co staje się szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę to, że Roy Cohn był gejem, podobnie jak wszechwładny i nieusuwalny dyrektor FBI Edgar Hoover. Obaj oczywiście siedzieli w szafie, a ich zaangażowanie w prześladowanie społeczności LGBT+, miało maskować ich własną homoseksualność. Coś jak dzisiaj z politykami Zjednoczonej Prawicy. Lavender Scare zaczął narastać pod koniec lat 40. XX wieku, kiedy to najwyższe czynniki państwowe stwierdziły, że homoseksualiści, nie bawiono się wówczas w żadne tam LGBT+, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, gdyż są łatwym obiektem szantażu. Uznano więc, że trzeba w całej rządowej administracji wytropić, a następnie usunąć wszystkie osoby queer. W ciągu 3 lat, do roku 1950, wyrzucono z pracy około 1700 osób, w większości mężczyzn, ale też kobiety. Wszystko to doprowadziło do tego, że w 1953 roku prezydent Dwight Eisenhower wydał zarządzenie 10450, które zakazywało formalnie osobom homoseksualnym pracy we wszystkich agendach rządu federalnego, a nawet w prywatnych firmach ubiegających się o rządowe kontrakty. Podobny zakaz już od dawna obowiązywał w amerykańskiej armii. To haniebne zarządzenie doprowadziło do zwolnienia z pracy około 5000 osób LGBT+, ale powodowało też jeszcze większe tragedie niż utrata pracy. Było bowiem powszechną praktyką informowanie bliskich, a nawet mediów o tym, że dana osoba została zwolniona za to, że jest według rządu homoseksualna. Dlatego wiele osób popełniło potem samobójstwo. Lawendowy strach straumatyzował społeczność LGBT+ na 20 lat. Właściwie dopiero pod koniec lat 60. społeczność poczuła się na tyle silna, by próbować się z tej instytucjonalnej opresji wyzwolić. Zaczęło się, jak to w Stanach, od wygranych w kilku ważnych procesach. W połowie lat 70. sąd po raz pierwszy stwierdził, że homoseksualna orientacja nie może być podstawą do zwolnienia z pracy. Ale droga do zakończenia inwigilacji i dyskryminacji rządowej będzie jeszcze długa. Dość powiedzieć, że zarządzenie prezydenta Eisenhowera z 1953 roku zniósł formalnie dopiero prezydent Bill Clinton w roku 1995. Do tego czasu amerykański Departament Stanu nadal gromadził informacje o orientacji seksualnej pracowników. Roy Cohn już w tym nie uczestniczył. Zmarł na AIDS w roku 1986, tuż po wcześniejszym usunięciu go z nowojorskiej palestry. Porównując akcję Hyacint z Lavender Scare, można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że mieniące się demokratycznym i wolnym krajem Stany Zjednoczone prowadziły o wiele intensywniej i o wiele dłużej akcję inwigilacji i prześladowania osób LGBT+, niż działo się to w komunistycznej Polsce. Ciekawe, prawda? Dziękujemy bardzo za dołączenie do naszej wyprawy w lata 80. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak zwykle za 2 tygodnie, czyli 26 listopada. Tym razem będzie o tym, jak mieszkamy w Warszawie, a dokładnie o coraz częstszym problemie w intensywnie dogęszczanym mieście.
czyli jak żyć, gdy tuż przed naszymi oknami, skąd do tej pory mieliśmy rozległy widok, wyrasta ślepa ściana. Do usłyszenia. Wojciech Tymowski, gospodarz podcastu Warszawa Nadaje.